sobotę w samo południe odbył się pierwszy mecz o Super Puchar Polski w blind futbolu pomiędzy Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków. Śląsk wystąpił w składzie w bramce Radosław Majdan, Krzysztof Apolinarski, Robert Mekerczian, Łukasz Byczkowski, Artur Fleszar, Adrian Słonina, Przemysław Młyński, Marcin Wołoszyn i Marcin Lubczyk. Stawką meczu to Super Puchar Polski, a więc najpierw hymn Polski. Okolicznościowe koszulki wspierające Michała Syna, etatowego kapitana Białej Gwiazdy Marcina Ryszkę. W tym meczu zastępował go Mateusz Krzyszkowski, a na meczu obecny był m.in. prezes Śląska Wrocław Piotr Waśniewski. To są ludzie, którzy pokazują, na czym tak naprawdę polega pasja, na czym polega uprawianie sportu i to jest najistotniejsze w tym wszystkim. I jeśli Śląsk Wrocław może swoim zaangażowaniem wspierać takie projekty społeczne, to jest najistotniejsze w tym wszystkim. I pierwszy gwizdek sędziego. Wisła Kraków, tradycyjne czerwone koszulki, białe spodenki, biała gwiazda na piersi. Od początku spotkania bardzo aktywni kapitanowie obu drużyn, Robert Mekerczian i Mateusz Krzyszkowski. Starcie przy bandach. No, leży Robert Mekerczian, gwizdek sędziego milczy. Teraz rzut wolny, Robert Mekerczian i Łukasz Byczkowski, król strzelców październikowych klubowych mistrzostw świata, w których Śląsk zajął zaszczytne pierwsze miejsca, a więc zielono-biało-czerwoni to mistrzowie świata w blind futbolu. Trener Mikołaj Nowacki naprowadza zawodników na to, jak mają strzelić. Próba Roberta Mekercziana zablokowana. Dla niego, jak się okazało, to był ostatni mecz w Śląsku. Jeszcze raz Mekerczian. O Śląsku Wrocław w blind futbolu wiemy od półtora roku i wiele osób myśli, że tyle czasu gramy w blind futbol. To nieprawda, bo drużyna powstała w 2010 roku, więc zanim zostaliśmy Śląskiem Wrocław w blind futbolu, graliśmy 8,5 roku i to był naprawdę mocny czas dla nas. Efekty widzimy dopiero teraz. Ja myślę, że to, co mogłem dać drużynie, już dałem i po prostu dorosłe życie. A ja nie lubię czegoś robić na 20%. Ja tak nie potrafię, jako że byłem kapitanem tej drużyny, to co mogłem, to jej dałem. To, co planowaliśmy, udało się zrealizować. I teraz czuję, że po prostu miałbym takie wyrzuty sumienia, że byłbym na pół gwizdka. To ja jestem taką osobą, że jak się coś angażuje, to już po prostu na 200%. Teraz nie miałbym na to możliwości, więc razem z drużyną postanowiliśmy, że trzeba podjąć taką decyzję, bo to może zmobilizuje nowe osoby i po prostu o tym blind futbolu będzie jeszcze głośniej, paradoksalnie, niż było wcześniej. I ponownie fenomenalny Robert Mekerczian. No świetna technika tego zawodnika, jego akcja indywidualna. Mekerczian, próba strzału, ale no nieudana niestety. Niezadowolony kapitan Śląska, ale to jego ponowna próba, ale świetna teraz sztuczka techniczna Mekercziana, ale zawodnicy Wisły poradzili sobie tym razem z kapitanem Śląska i kontra Wisły. Martin Jung, on był najbardziej tym niebezpiecznym zawodnikiem Wisły Kraków. Jung już blisko bramki Śląska, ale powstrzymany przez obrońców. No jak widzimy, mecz blind futbolu, tutaj też oczywiście może zdarzyć się coś niedobrego, jakaś kontuzja. Bardzo proszę, proszę Państwa, to jest strasznie niebezpiecznie i dla Was, i dla nich. Przechyli się, to nie jest nawet 15 centymetrów, to jest długość tułowia, tak? Dostanie ktoś w głowę, czy on, czy państwo, proszę zachować dystans. O czym przypomniał nam drugi trener Śląska, Lubomir Prask. Rzut rożny dla Śląska, Robert Mekerczian w swoim stylu. Przechodzi obok całej obrony Wisły, Mekerczian zablokowany.
Martin Jung. Jung, obok niego Adrian Słonina. Jung przedziera się przez obronę Śląska. Jung, fantastyczna okazja dla Białej Gwiazdy, ale Jung no nie potrafił oddać celnego strzału. No wiele szczęścia mieli teraz piłkarze Śląska i to była ostatnia akcja pierwszej połowy, a w przerwie Paweł Skóra no chyba podpatrzył kilka trików od Roberta Mekerciana. I zaczynamy drugą połowę, a konkretnie robi to Adrian Słonina, który strzela z rzutu wolnego, ale wprost w mury. Kolejna próba Martina Junga, ależ fantastyczna interwencja Radosława Majdana. Zobaczmy to jeszcze raz w zwolnionym tempie. No świetny refleks byłego bramkarza reprezentacji Polski i też byłego bramkarza Wisły Kraków, przeciwko której dzisiaj Majdan gra. A teraz okazja dla Śląska, okazja Marcina Lubczyka. No, trochę szczęścia mieli piłkarze Wisły. Przechodzi piłka przez całą obronę Wisły. Jest Łukasz Byczkowski, król strzelców październikowych mistrzostw świata. Ale Byczkowskiemu nie udało się oddać strzału. Mekercian wyprowadza piłkę z własnej połowy. No zobaczmy, jak on to świetnie robi, cóż za technika Mekerciana. Mekercian szukał Martina Junga. Mekercian strzela, ale zbyt lekko i obok bramki Wisły Kraków. Teraz akcja Artura Fleszara. Fleszar w starciu z Jungiem. No, wymagający jest to przeciwnik, widzimy, dobrze zbudowany, ale Fleszar sobie z nim poradził. Fleszar jest już na wprost bramki Wisły Kraków. Fleszar strzela, ale zbyt lekko i bramkarz nie miał problemu ze złapaniem piłki. Teraz odpowiedź Wisły Kraków, strzał kapitana Mateusza Krzyszkowskiego, ale nad bramką Mekercian! Ach, najlepsza okazja Śląska Wrocław, ale Mekercian trafił niestety tylko w słupek. No, emocje były takie, że jak strzeliłem w słupek, to dobrze, że miałem opaskę na oczach, bo nie było widać łez. Po prostu już wtedy coś pękło we mnie. To był taki moment przełomowy, że w blind footballu jest tak, jak strzelasz piłkę, to na 90% wiesz, czy będzie bramka, czy nie. Nieważne, jak się bramka już ustawi. Ja strzeliłem, czułem, że to jest ten strzał, że będzie bramka. Już chciałem skakać z radości, słyszę publikę i nie wiedziałem na początku, czy to jest moment, w którym oni się cieszą, czy to jest taka sytuacja, że po prostu tej bramki nie ma i nagle słyszę, że jest... Jest taki pewnego rodzaju smutek na trybunie i po prostu wtedy już wewnętrznie nie wytrzymałem. Ale tak jak mówię, dobrze, że mamy te opaski, bo wtedy nie widać łez. Teraz szarża Szymona Tyburskiego. Tyburski, ależ no znowu mieliśmy sporo szczęścia. Tyburski mógł wykorzystać tę okazję i zdobyć bramkę na 1-0. Mekercian walczy o odzyskanie piłki, świetnie to zrobił, ale koniec meczu, Śląsk-Wrocław Blind Football, Wisła-Kraków Blind Football 0-0. No pomimo kilku okazji z obu stron nie udało się zdobyć bramki, a więc o losach pucharu rozstrzygnie drugi mecz. No, myślę, że najważniejszym elementem tego dzisiejszego meczu no, był fakt pożegnania Roberta Mkhitaryana, jeśli chodzi o jego rolę i grę w drużynie, w pierwszej drużynie i rolę kapitana w Blind Football Śląsk-Wrocław. To był człowiek, dzięki któremu w ogóle poznałem tą dyscyplinę sportu, która przekonała mnie do tego, że Śląsk-Wrocław powinien się w taki projekt zaangażować. No, z drugiej strony rozumiem, że w życiu każdego z nas są pewne etapy i z tego co zrozumiałem i z rozmowy z nim chcę skupić się na swoim prywatnym życiu i na karierze już takiej związanej z długoterminowym życiem, a nie z samym sportem. Więc myślę, że to była najważniejsza rzecz, która mi najbardziej utkwiła. Ale oczywiście jest to mecz Pucharu Polski, wiem, że będzie mecz rewanżowy, mecz skończył się wynikiem 0-0. Niestety przetrafił się słupek i piłka nie wpadła do bramki. Wielka szkoda, jeśli udałoby się Robertowi strzelić bramkę, to myślę, że było fajne dla niego takie podsumowanie naprawdę ciekawej kariery i tego ostatniego szaleńczego dla nas wszystkich roku, kiedy drużyna Śląska Wrocław zdobyła klubowe mistrzostwo świata. Ja nie muszę podsumowywać, myślę, że mój słupek wszystko zrobił za mnie. Trafiliśmy w słupek, niestety parę centymetrów, ale będzie drugi mecz i na pewno drużyna już wtedy postawi na swoim i super puchar. No nie powiem, że wróci do Wrocławia, bo we Wrocławiu już mamy Puchar Polski, mamy klubowe mistrzostwo świata, a super puchar to będzie kolejne nowe trofeów i trzymam kciuki, żeby tak właśnie było. No mecz był taki na 0-0. Myślę, że my stworzyliśmy sobie taką jedną dogodną sytuację, kiedy Robert strzelił w słupek i Wisła Kraków też stworzyła sobie taką sytuację, kiedy któryś z zawodników Wisły trafił mnie w ramię. A tak to było dużo gry pod bramką, dużo gry w zamieszaniu, więc generalnie
nie mogliśmy trochę rozwinąć skrzydeł. Nie udało nam się przeprowadzić parę takich akcji, które robiliśmy w tej Bułgarii. Z drugiej strony Wisła dobrze była zorganizowana w obronie. Widzę, że bardzo dobrze wiedzieli, że Robert Mkhitaryan jest nasz najgrudniejszy zawodnik, więc dobrze go kryli i tutaj, jak to się mówi, te nasze atuty umiejętnie niwelowali. Ale ogólnie było parę sytuacji, zawodnicy no, starali się, ale dla kibiców nie było tego, co jest najważniejsze, czyli bramek. No na pewno duży niedosyt. Mieliśmy dużo więcej sytuacji, były strzały, no i niestety nic nie wpadło, taka piłka. No odejście, każde odejście jest bardzo smutne. No na pewno będzie Roberta brakować w zespole. Mam nadzieję, że nie zawiesił jeszcze butów na kołku i spotkamy się jeszcze na boisku nieraz. Brawo Śląsk Wrocław, brawo Wisła Kraków, czekamy na rewanż!